Indie to kolejny kraj. Tak naprawdę myślałem już o nich od dłuższego czasu, gdy 8 lat temu miałem możliwość zobaczyć Nepal. Wtedy tylko było krótkie międzylądowanie w Indiach. Nie udało się wyjść z lotniska, bo był problem wtedy jeszcze, żeby załatwić wizę. Więc teraz mogłem na spokojnie zwiedzić przynajmniej część tego kraju, bo on jest jednym z większych krajów na świecie, więc udało się chociaż troszeczkę. Indie to duży kraj i są spore różnice, dlatego że jest aż 28 stanów, jest kilkadziesiąt języków. Goa jest typowo chrześcijańskie, dlatego że tam byli kiedyś Portugalczycy, była to dawna kolonia portugalska, aż do 60. lat ubiegłego wieku. Natomiast pozostała część kraju to przeważnie Hindusi, a na północny duży wpływ miały również dawne najazdy mogolskie. Indie to dla mnie przede wszystkim smaki, dlatego że lubię indyjskie potrawy. Niestety kuchnia indyjska w Polsce znacznie się różni od tej na miejscu. Indie to troszeczkę walka z mitami tutaj z Polski, dlatego że bardzo często ten kraj z naszej perspektywy jest utożsamiany z brudem, biedą i pojawia się tylko w mediach wtedy, gdy są tam jakieś tragedie, trzęsienia ziemi, tsunami. Natomiast to zupełnie inny kraj. Będąc tam na miejscu, to kraj, który zamieszkuje 1,4 miliarda ludzi, czyli prawie tyle co w Chinach. Przewiduje się, że już za 5 lat społeczność Indii będzie większa od społeczności Chin. A co za tym idzie, wszelakość różnych religii, różnych kultur i to wszystko miksuje się tam na miejscu. Wystawę nazwaliśmy Pałacem Maharadżów i życie ulicy, aby pokazać kontrast pomiędzy różnymi miejscami, które są. Jest to taka alegoria do tego kontrastu, jaki w Indiach panuje na każdym kroku. Życie ulicy jest ciekawe, ale również biedne czasami. Natomiast życie w pałacach jest z kolei pełne przepychu i do tej pory da się to odczuć. Prelekcji w PTT towarzyszy wystawa zdjęć, które przedstawiają temat, jaki był przedstawiany na prelekcji. To znaczy zostały na nim przedstawione zarówno piękne obiekty, piękna przyroda, jak i życie codziennych mieszkańców. Serdecznie zapraszam do końca lutego, pierwsze piętro w Moksirze, na obejrzenie wystawy.